Nie spodziewałam się aż tak udanych mistrzostw. Nowy rekord życiowy 11:31 i drugie miejsce na mistrzostwach Polski seniorów. No, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dwie pierwsze zawodniczki z linii mety mistrzostw Polski automatycznie mają awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Wiele więc wskazuje na to, że Klaudia Adamek pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Tokio i będzie reprezentować nasz kraj w sztafecie 4x100 metrów. Dla pochodzącej z Zakrzewa sprinterki jest to spełnienie sportowych marzeń, ale także nowe doświadczenie, które ma zaprocentować w przyszłości. Zanim jednak Klaudia Adamek wystartuje w Tokio, to już w środę wyjeżdża na obóz kadry narodowej, gdzie będzie przygotowywać się do startu w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, które odbędą się od 8 do 11 lipca w Tallinie. Sprinterka Gwardii Piła także i na tej imprezie celuje w pozycje medalowe.